Witamy w kolejnym odcinku, proszę Państwa, dzisiaj robimy imprezę sylwestrową, więc robimy zakupy sylwestrowe. Widzowie, ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie się naoglądać mojej osoby dzisiaj, to teraz, bo dzisiaj ściągam wrotki. Że za dużo nie będzie mogło wlecieć, tak? Tak, będę często do Was mówił, teraz na imprezie prawdopodobnie będę gdzieś w rogu leżał, a tu telefon. Ty, zadzwoniłeś po ryby? Posłyszałem takie... Podkład muzyczny. Cześć, Maciku. Cześć. Jesteś tu sam? No, zgubiłem rodziców. Chodź tu bliżej, to mam dać ci cukiereczki. Idę do ciebie, stary dziadu. Rebus? Stary piernik. Tak! A ty się nie śmiej, bo jestem tylko dwa lata starsza od ciebie. Staruchu. Ale biorę. Co to znaczy soft, że... Ciasteczka. A, dobra, to ja je lubię, to ja wiem. To ja jem lubię. A to dobra, ja jem lubię. I głupi! Nagrałeś? Bije mnie. Dzisiaj tematyka naszego Sylwestra to seriale, więc... Oplułem wszystkich teraz, przepraszam bardzo. To będzie trochę pasowało do mojej osoby, ponieważ przebieram się za... Oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć. Ale Patryk będzie potrzebował zielonych koktajli, więc macie pierwszą podpowiedź. Ogórkowy? Ogórkowy. Nie, idealnie. To ja? Jest taki świeży, dobry, jak do lemoniady. Świeży? Świeży nie zawsze znaczy dobry. Ej, zrobię zielony pącz. Ej, mam zielony pącz, tak jak mam. Przepraszam, ja ogólnie zahodowałem tutaj goatee. Ładne, co? Pięciodniowy zarost tu mam. Mam dwa banany. Może ktoś postawił ten karton. Głąb najgorszy. Mamy już wszystko. Myślisz? Lecimy do kasy. Brakuje nas. Teraz mamy wszystko. Ej, lód leci. Pozostawiamy ślad dla świętego Mikołaja. Bierz, żeby się nikt nie zmarnowało. Uwaga, nie ma majtek. Gruba impreza. Gruba. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo. Miejmy nadzieję, że zobaczycie cokolwiek. Oni teraz nie wiedzą, że biorę to wszystko i... Nie no, nie ucieknę, bo nie mam gdzie tego wpakować. Nic się nie stało! Zaczynamy ozdabianie. Mamy piękne girlandy i zielone, i złote, i czarne. Rozwiązuje buta w międzyczasie. Po prostu wszystko się dzieje. Se w dupie miała taka, opa. Masz tu chłopu robotę manualną, no. Spadło no i patrzcie co wyszło. Wyrok 23. Jezus. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Bo mamy nowy sezon. No i widzowie, przede wszystkim życzyłem Wam szczęśliwego nowego roku. I wbijajcie na mój kanał, bo na moim kanale w tym roku będzie dużo fajnych rzeczy. I na Hani też kanale, tak się tam też wbijajcie. Ja tak sobie pomyślałem, że fajnie by było w nowym roku powiedzieć coś miłego. Co nie? Wika? Co chcesz tam powiedzieć? Jesteś strasznie seksowna. Co? Hania, ty też. Seksowna? Ty też. Jesteś bardzo seksowny. No ja to tak, ale do dziewczyny... Będziemy tak mówić przez cały rok. Patryk, jesteś strasznie seksowny. Ale to tak jakby brat mi powiedział, że jestem seksowna, łee! Bartek, może chciał też usłyszeć. Ty też. Dzięki, ty Bartek. Też, Bartek. Dziękuję. Zobaczcie, jak pracuje ciężko. A idź nagraj Patryka, zobacz, czy on pracuje ciężko. Jestem Pickle Rick! Słuchajcie, a w ogóle udało nam się wyhaczyć fajerwerki, które nie... No ej, właśnie. Ktoś puścił właśnie jedną! Które nie wydają dźwięku, więc pieski nie będą się bały. Szampan mojego wzrostu, co jest grane. Ale jazda, ja chcę to napompować. Nie, ty nagrywaj, się sprzątam. Jakie zadanie dostałeś? Uważaj, bo to jest mega odwrócony. Co się stało? Co ja dopiero powiedziałam? Jestem cały mokry! Jak się bawicie? Natalka, powódź! Powódź, Natalka, masz wiec szybko tam. Pa jakie dymy są robione tutaj, patrz. Boże. Pa jakie dymy. Co zrobiłeś? Nie, tu nie ma. Kto się spierdział? Skończyliśmy przygotowania, tak w 90%. Wrócimy tutaj już z gotowymi strojami. Zobaczcie, za jakie postacie serialu się przebraliśmy. I w sumie to zobaczycie to teraz. Witam, jako Walter White. To jest Jesse. Jesse! Cześć! To jest mój uczeń, który będzie mi pomagał pichcić różne rzeczy. O nie! One są białe! Jaki mamy barwnik niebieski gdzieś? Zielony. To jest zielone. Dobra, dodamy trochę zielonego. Let's go!
Dwight Schrute. Dwight Schrute! Ej, dobra, od razu jakby zanim to powiedziałeś, chciałam powiedzieć, że Dwight. Dwight Schrute. A ty jesteś aniołkiem Charlie'ego. Z Euforii. A? Jules. A okay. Czujesz ten strój? Oddaję moją duszę. Burak, niedźwiedź, nie. Battlestar Galactica. Ogólno, dobra, 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 dobra. Ja cały czas nie mam majtek ogółem. Matka podpuszczać. Battlestar Galactica to nie jest najlepszy serial. Powiedz to jeszcze raz. I BHP wcale nie jest takie istotne w firmie. Michael! Michael! Kochani widzowie, zawsze jak używacie kleju na gorąco, to pamiętajcie, że jest jaki? Gorący, tak! Jak? I am the one who knocks Skyler. Jezu! I love it! Dzień dobry, panie naukowcu. Ale zarobiliście, stary! Nie zmyję tych włosów nigdy, obiecuję. Patryk, czyń honory, sikaj. Po sukience czy po tobie? Wszędzie! Sikaj! O Maria. A nie, was oszczędzę. Z Wiką w ogóle się dobrałyśmy jako postaci z Euforii. Wika będzie Maddie, ja jestem czystej elegancko. Kochani, czy wiecie na to jest pora? Bądź! Nie, it's Rick and Morty time! Nie, bądź! Fajne. Idziemy na przygodę, Morty! Ale ja mam szkołę! Szkoła to bzdury! Nie! Zabieram cię! Dziadku, ale na jaką przygodę? Przygodę życia! Kochani, na nowy rok punch dosyć oryginalny, bo będzie to punch bananowy. Chodzi o to, żeby był zielony. Bo jest bardzo dobry i bardzo słodki. To jest punch o nazwie miasta. Punch o nazwie? Wow. Ja potrzebuję schować tlenek sześcianowodoru. Oooo! Oni są z innej planety! Wali! Cześć, dzień dobry! Ej, wyglądasz jak dziur totalnie, to przestrzał dziesiątkę! Otwierać. Co to za dziwne zwierzę? Czym ty jesteś? No kurde, czym? Mam pana. Ding dong, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Chłopak Natalii jest Fezem, czyli postać z Euforii. Jest bardzo podobny z Ryja i w ogóle, ale brakuje mu jednego bardzo ważnego, charakterystycznego szczegółu. Naprawdę robisz to? Czym jest nyta taka na głowie, więc idziemy mu ją wyciąć. To ma rysy czymś pierwszy. Dobra tam. Nice! Nie wiedziałem, że aż tak to wyjdzie, stary. Cześć, jak się nazywasz? Nazywam się Wiktor. Za kogo jesteś przebrany? Jestem przebrany za Feza, serial Euforia, wymyśliła to dla mnie Natalia. Bardzo dobry pomysł. Dzień dobry, jak się nazywasz? Grzesiek. A za kogo się dzisiaj przebrałeś? Ich bin Jonas. Cichy, kim jesteś? Bruce Wayne. Czekaj, chwila. I'm Batman! Cześć, Kania, jak się nazywasz? Kania. Jaką jesteś postacią? Jestem Bruce z Euforii. Dzień dobry, jak się nazywasz? Filip. I za co się przebrałeś? Za ofertkę typskiego, panie, no. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tej firmie nie ma filmów dla ludzi z moimi kształcami. Ja idę już. Cześć, Marcel. Cześć. Jak się nazywasz, Marcel? Marcel. Jaką jesteś postacią? Tom z bajki serialu Tom i Jerry. Dlaczego wybrałeś tę postać? Mam pewne kompleksy. Krzysiu, za co się przebrałeś? Za bandytę. A jaką dokładnie? Krzysiu. Dzień dobry, Paweł. Kim jesteś? Paweł. Za jaką postać się przybrałeś? Oczywiście, to Walter White, pierwszy odcinek. Ikona. Dlaczego wybrałeś tę postać? Ponieważ Breaking Bad jest świetnym, świetnym serialem, który pokazuje, jak można poświęcić się dla rodziny i oddać naprawdę temu całe swoje życie. Ja też tak uważam, dlatego ja też się przybrałem za Waltera White'a, jakby ktoś nie zauważył. Cześć, Miłosz. Jak masz na imię? Miłosz. Za kogo jesteś przebrany? Jesse Pinkman. Cześć, jak się nazywasz? Maryna. Za kogo jesteś przebrana? Za Rus Euforii. Dlaczego brałaś tą postać?
Bo mam kręcone włosy i mi się nie chciało nic z nimi robić. Ja, za kogo jesteś przebrany, Bartek? Za Murtiego. Dziękuję bardzo. Cześć, jak masz na imię? Ania. Ja, za kogo jesteś przebrana, Ania? Aria z Pretty Little Liars. Cześć, jak się nazywasz? Biała. Jaką jesteś postacią? Emily Farrell. Cześć, jak się nazywasz? Dwight Schrut. Jak się nazywasz? Dwight Schrut. Bartek. Jak się nazywasz? Dwight Schrut. No później o tym powiesz. Jak się nazywasz? Powiedziałem już około 5 razy. Buraki. Niedźwiedź. Battlestar Galactica. The Office. Cześć, kim jesteście? Mów za mnie, bo mi się nie chce. My jesteśmy Rick and Morty. A prawdziwe imię? Rick Morty. Oglądaliście serię Rick and Morty? Żartowałem, oczywiście, że siebie oglądałem. Dziękuję bardzo. Cześć, jak się nazywasz, Fika? Madi. Nikt nie wie, jak odpowiadać. Dobra. Za kogo jesteś przebrana? Za Madi z Euforii. Czy ty strasznie? Cześć, jak się nazywasz? Hej, Kamil. Za kogo jesteś przebrany? Niestety za nikogo. Ej, wyrzucamy go z imprezy, czy nie? Jak się nazywasz? 6067. A jak ty się nazywasz? Nie mogę wypowiedzieć swojego imienia. Ciekawostka, że jak rok temu Karol robił rekrutację na operatorów do Gen Z, to nagrywał Squid Games, to jest strój, w którym dostałem tą robotę. Cześć, jak się nazywasz? Cześć, jestem Alicja. Za kogo jesteś przebrana? Ja jestem przebrana za swoją ulubioną postać z serialu Gen Z i jest to taka mini menadżerka Alicja. Cześć, jak się nazywasz? Nazywam się dzisiaj Sabina, czyli polska Sabrina. Sabrina czy Sabina? Sabina to jest polska Sabrina. Serio? Wymyśliłam to. Cześć, jak się nazywasz? Paweł. Za kogo jesteś przebrany? Geralta z Rivii. Biały wilk! Cześć, ale osiniałeś coś ostatnio. Dużo stresu. Dużo stresu, tak. Cześć, Siri. Wow. Kim jeszcze raz? Kiaram z Outer Banks. Na, Bugs. No jas, mam dla ciebie nowy zdawik. A to jest niebieskie powinno być. Ale to jest nowa formuła, jeszcze lepsze niż niebieski. To jest strój na ostatnią chwilę, bo nie miałem żadnego, więc stwierdziłem, dobra. Wiele to, co mamy w rekwizytorni. Ja jestem Cassie, a to jest Maddie. Mamy Cassie! Brawo nam Cassie, serio! Ja tak naprawdę mam dwa przebrania. Teraz jestem za tego piosenkarza, co Vanille nagrał. Przemek Bro! Chcesz spróbować nowego Stinksu? Pierwsza dawka za darmo, ale później musisz mi zapłacić, bo muszę ogarnąć hajs do mojej żony. Tak. Za niemurę na raka. A gdzie masz tego kampera? Wybuch. Mam go w bestiariuszu, już złapany. Trzeci. Nie można strzelać. Ale to jest bezdźwiękowy. Strzelamy. Dobra, widzowie, słuchajcie, nowy rok, nowy ja. Dawaj, Kinia, lecimy. Ja muszę schudnąć 10 kilo. Widzicie, jakie ciężary podnoszę? One są rozmaite. Pamiętaj, że taki jaki Sylwester, taki cały rok. Zrobimy fit cały rok. Słyszałem, żeby tutaj ćwiczyć. Tak jest. Tutaj jest portal, tylko musisz całej siły, musisz uwierzyć, że to jest przejście. Uderzyć. Uwaga, widzowie, raz, dwa, trzy. Co jest grane? Co to jest miejsce? Jaki widok, patrz jaki księżyc. Bardzo romantycznie swoją drogą tutaj Kinia, naprawdę. Dobra, idziemy. Nie podoba mi się to, że nikogo nie ma na tym parkiecie, więc idę sam tańczyć. Przeżyć godzinę, 15 minut, to będzie ciężkie. Bijemy dalej, przy zasadach, tylko jedynie droga. Przepraszam, sprzedaję opłatki, poproszę opłatę. Kurczę, pieczone. Czekaj, bo ja też szukam, nie wiem, czy naprawdę... Mianuję cię Patryk, Wiedźminem szkoły Freeza. Brawo! Jestem Wiedźminem! Brawo. Jestem pod przykrywką. Czekamy, kto to jest? Dawaj, dawaj na dół. O, dawaj. Dawaj, ślizg. Let's go. Walter. Wiedźmina teraz dodali do Fortnite'a, to mogę legalnie tańczyć.
Ciema, NBA to jest... On jest LeBron James. O, dokładnie tak. LeBron James. James. Sama tak? Sobie tak zrobiłaś, nie? Sama wylałaś. Nie, 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 robimy mały update, jest godzina 23:51. Słuchajcie, ja pamiętam jak rok temu na Sylwestrze mieliśmy taki moment, kiedy stanęliśmy sobie w kółeczku i powiedziałem, słuchajcie, to jest nasza pierwsza wspólna impreza i słuchajcie, że za okrągły rok zakończymy projekt tą samą imprezą, która otworzyła i zakończyła ten rok daily i to jest właśnie ten moment. To jest ten moment. A wiesz, co jest smutne też? Że Faustyny nie ma. Było w planie, żeby była, ale niestety nie udało się. 100 lat, nie żyje, żyje na... Naszą misją dzisiaj jest zapewnienie innym rozrywki. Mamy ciche fajerwerki, żeby nie wystraszyć piesków i kotków. Za nowy rok! Szczęśliwego nowego roku! A więcej filmów na czasie na pierwszym miejscu! Lecimy! Lecimy! Król montażu! Jak dobrego, misiaki, kocham was bardzo! Żeby ten rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten wcześniejszy. Dokładnie tak. Życzę nam kolejnego roku razem, żebyśmy dalej tak samo kochali, żebyśmy moim niegrzecznym dzieckiem. Natalka jest drugą najlepszą mamą moją na świecie. Drugą, bo nie możesz być pierwszą, no, nie bo mogę. Pierwsza. Morty! 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 Najlepszy rok w naszym życiu. No wiadomo, to będzie najlepszy. Każdy kolejny. Tak. Nie, 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 jak każdy kolejny. To będzie najlepszy. Tak. Więcej szalonych akcji, szalonych filmów i jeszcze więcej progresu. No. Dzięki wielkie. O jeszcze, o jeszcze, wiesz, chciałem przytulić właśnie. Król, król. Jesteś piękna, masz niebieskie oczy, kurde, to zielone. A ty masz brązowe. Nie. Kocham cię, Wika. I love you, bitch. Żeby ten rok był twój. Żeby za rok wszyscy tutaj mówili, to był rok Bartka Kubickiego. Oj, nowy rok będzie jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy. Teraz patrzcie, wrotki zwalą się tutaj. Nie ma wrotek, lecimy tu. Jest kwestia taka, że jest godzina druga w nocy, czyli już 2 godziny od rozpoczęcia nowego roku 2023 i... Nie możemy znaleźć Patryka. Tu go nie ma. Jest tu Mortalcio? Nie, David robi siku do zlewu, dobra. Mortalcio! Nie ma go. Nie ma tu Mortalcia, ale zobaczmy, czy nie wypadł. Mortalcio! Nie ma. Dance floor! A następnym razem sprawdzajcie dance floor. Dobra, proszę państwa, to tyle z naszej imprezy. Więcej nie zobaczycie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to bierzcie nasz Instagram. Ja nie wiem, co będziesz. Kochani, byłabym bardzo wdzięczna, jakby każdy wziął jedną rzecz i wyrzucił. Bo ja sam! Bo ja sam kocham!